Chciałbym krótko przedstawić książkę poetycką Kazimierza Brakonieckiego, Obrazy polskie, wydaną w 2017 roku. W 2018 roku nominowano do Nagrody Poetyckiej Orfeusza. Jest to książka, rzekłbym, że nietypowa. Wynika to z prostego faktu, że składają się na nią teksty poświęcone wyłącznie dziełom malarskim. Sam tytuł Obrazy polskie może być troszeczkę mylący. Może być mylący z tego powodu, że wprawdzie większość składających się nań wierszy dotyczy obrazów artystów polskich, ale pewną niespodziankę stanowi wiersz ostatni. O tym, że jest on nietypowy, może świadczyć sama liczba zamieszczonych w tomie wierszy. Jest ich 51. Wiersz, o którym mówię, jest właśnie tym ostatnim. Zwykle mamy tendencję do liczb okrągłych umieszczania, do ich preferowania, więc już musi zastanawiać takie wyróżnienie. Okazuje się, że wiersz ostatni, i tytuł tutaj również może być mylący, dlatego że tytuł brzmi Jeszcze Polska nie zginęła, jest wierszem autora dotyczącym dzieła niemieckiego malarza i rzeźbiarza Anselma Kiefera. I w ujęciu Brakonieckiego dotyczy on, można go potraktować jako interpretację dziejów Polski przede wszystkim w zetknięciu z żywiołem niemieckim. Jeśli uwzględnimy, powiedzmy, tytuł całości tomu i zestawimy to, czy poszukamy odpowiedzi, dlaczego taki wiersz znalazł się w zakończeniu, możemy dojść do wniosku, że mamy tutaj 50 obrazów polskich i jeden obraz polski, ale obraz polski widziany z zewnątrz, z pozycji autora niemieckiego. Jeśli czytamy to zaś w tym kluczu, wówczas możemy również inaczej spojrzeć na tę pięćdziesiątkę, która poprzedza ten ostatni wiersz i szukać tutaj klucza chronologicznego, szukać w nich zapisu dziejów Polski w dziełach sztuki. Dziękuję bardzo.